Pierwszy wniosek, który w jaki sposób na podstawie referatu dyskusji udało się sformułować to, że jest konieczna dalsza, szeroka dyskusja na temat możliwości ochrony środowiska przed hałasem, ale przy skoordynowanym udziale przedstawicieli zarządców linii komunikacyjnych, naukowców, specjalistów wielu branż. Podkreślaliśmy, był nawet wczoraj taki wątek w dyskusji, że rzeczywiście brakuje platformy wymiany informacji, prawda, nawet dziś te słowa gdyby padają. Próbujemy to w jakiś sposób robić w ramach prac konsorcjum naukowo-przemysłowego inżynierii lądowej, który tworzyliśmy razem z Grzegorzem na samym początku, mając wiele planów, wiele nadziei na takie, a nie inne oddziaływania. Dziś, jak nie ma już Grzegorza, zastanawiam się bardzo mocno, może by powołać pewnego rodzaju ruch obywatelski w formie stowarzyszenia, bo widzimy, jakie one mają czasami siłę oddziaływania. Nie wiem, bardzo mocno się nad tym zastanawiamy od dłuższego czasu, zobaczymy, być może się uda. Drugie, niezbędne zmiany prawa dotyczącego ochrony przed hałasem komunikacyjnym wymagają działań systemowych po wcześniejszym wykonaniu pełnej identyfikacji problemów i analizy potrzeb. Dzisiejsze dotykanie, to nawet co powiedział pan Paweł Zysk, w pewnym momencie dotykamy artykułu 135, 151, przepraszam, trzeba dotknąć kilkudziesięciu aktów prawnych na czele z planowaniem przestrzennym, żeby mówić o rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów ochrony przed hałasem. Trzeci, należy wypracować ogólne procedury podejścia dotyczące doboru metod ochrony środowiska z uwzględnieniem kryteriów technicznych, ekonomicznych, społecznych oraz etapowania we wprowadzaniu tych metod. Czyli podejście znowu systematyczne. Nie mówimy o procedurach takich bardzo ścisłych, tylko tym, jak powinniśmy myśleć, zwłaszcza po zmianie przepisów dotyczących wartości dopuszczalnych. Bo znaleźliśmy się w takim momencie, że jak widzimy, jeszcze nie ciche nawierzchnie, a jak ciche nawierzchnie, to tak bardzo nieśmiało jeszcze i z dużym powiedzmy nawet dystansem, co dzisiaj w dyskusji też mają miejsce, ale tak naprawdę powinniśmy mieć pewien schemat postępowania dla konkretnych określonych okoliczności, w których kryteriami jest również i ekonomia, ale i czynnik społeczny. Podawałem w swoim, przynajmniej na początku referacie, że tam, gdzie mieszkańcy nie chcą ekranu, powinno być to usankcjonowane w jakiś sposób. Jak? Mnie to nie obchodzi, ja jestem prawnikiem. Ja wiem, jakie są potrzeby w tym momencie. I czwarty wniosek, niezbędne są dalsze badania i analizy związane z metodami ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. Tu ukłon w stronę świata nauki. Ale zwracamy też uwagę, że te badania mogą dotyczyć tych materiałów i metod, które już są używane w świecie, a które musimy próbować właśnie przystosować do naszych warunków, choćby, nie wiem, atmosferycznych. Świadczy o tym pomiary na drodze 780, które w zasadzie 3 grupy badawcze dokonują raz przynajmniej do roku i próbują publikować z tego tytułu wyniki. Proszę Państwa, taka jest propozycja wniosków.